tegoroczna edycja potańcówki pod gwiazdami w Giedrzwałdzie za motyw przewodni przyjęła cyrkowe atrakcje. Dlatego nie mogło zabraknąć... To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w Giedrzwałdzie, gminie pełnej cudów, już po raz trzeci. Rozpoczęło się od koncertu na scenie amfiteatru. Wystąpiły zespoły West Winds oraz The Painkillers, które rozgrzały muzycznie publiczność. Potańcówka to efekt współpracy lokalnych środowisk, osób i instytucji, które włożyły wiele wysiłku, by wszystko się udało. Tak naprawdę to są miesiące naszej ciężkiej pracy, ale już też trochę miałyśmy doświadczenia po dwóch poprzednich potańcówkach. Zaczęło się 2 lata temu, kiedy Giedrzwałd obchodził swoje 670-lecie lokacji. Wtedy właśnie wymyśliłyśmy, żeby świętować razem, razem z mieszkańcami, z turystami, z sympatykami tutaj Giedrzwałdu. Można było zjeść coś pysznego, spotkać się ze znajomymi. To, czego nigdy nie brakowało na potańcówkach, to wspaniała atmosfera i frekwencja. Ale ideą, jaka przyświeca organizatorom, od początku była integracja środowiska lokalnego i gości z całej Polski. Robi się z tego świetna tradycja i główna ta idea to jest właśnie tak, że to jest integracja, bo tu przyjeżdżają naprawdę ludzie z drugiego końca Polski. My już o tym wiemy, że oni sobie bukują w kalendarzu ten dzień, śledzą wydarzenia, kiedy to się będzie działo, zawsze gdzieś tam to się dzieje na początku tego lipca i po to tylko przyjeżdżają, żeby tutaj być, żeby brać w tym udział. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Giedrzwałdzie, sołectwo Giedrzwałd, komitet G7, ale przede wszystkim mieszkańcy zrobili wszystko, by zapewnić moc atrakcji. Nic zatem dziwnego, że świetnie bawili się tu goście z różnych stron. A impreza jak się podoba? Impreza jest elegancka. To jest taka impreza interakcyjna, powiedzmy, ludzie zewsząd. Powiedzmy, spotykamy się przy gastronomii, przy scenie, rozmawiamy, godzimy, po naszemu oczywiście. Nie mówię, że nie. A będziecie tańczyć, bo to po tańcówka. Oczywiście będziemy tańczyć. Czekamy, aż będą grać. Jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję wrócić jeszcze raz. Niezwykle sprawnie to wszystko zostało zorganizowane i bardzo mi się podoba, naprawdę. Tyle atrakcji na wysokim poziomie. Jest luźno, jakościowo i wesoło i pięknie. Super się bawię, jest po prostu super impreza. Jest dużo fajnych atrakcji. Będziesz tańczyć? Tak. Będziecie tańczyć? Tak, będziemy. Oczywiście. Do białego rana. Bo to przecież potańcówka. Zabawa przy świetnej muzyce rzeczywiście trwała do białego rana, a pokazom, zabawom i innym atrakcjom nie było końca. Kolejna potańcówka pod gwiazdami w Giedrzwałdzie już za rok. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv